trener Marian Kurowski podał się do dymisji. W dzisiejszym meczu w Chorzowie zespół Kolejorza poprowadzi Zbigniew Franiak. Jednak bez względu na wynik, trenerem będzie tylko jeden mecz. Jutro musi zdać tę funkcję. Jak więc zatem czuje się człowiek, któremu powierzono funkcję pierwszego trenera tylko po to, by załatać dziurę? No ja jestem pracownikiem Lecha. Po prostu dostałem zadanie poprowadzić pierwszą drużynę w najbliższej kolejce i to z kolegą tu Heniem Wróblem wykonamy. Czy pan już wie, kto będzie następcą pana? To znaczy ja wiem, dzisiaj będzie obecny nawet na meczu, ale jeżeli zarząd nie podał to oficjalnie, to nie miał zamiaru tej decyzji uprzedzać. Kto zatem zostanie trenerem Kolejorza, zarząd Lecha ogłosi jutro. My już dziś zawiadamiamy, że poznański zespół w Wielką Sobotę przeciwko Petro poprowadzi Wojciech Wąsikiewicz, zaś drugim trenerem zostanie Ryszard Łukasik. Natomiast ten pan z prawej strony dziś zadebiutuje w pierwszej lidze. Nie jako zawodnik, lecz jako sędzia główny. Tomasz Wolak z Opola ma 28 lat i od 4 lat sędziuje mecze drugiej ligi. Wysokie noty w niższej klasie sprawiły, że prezes PZPN Michał Listkiewicz postanowił dać mu szansę pokazania swych umiejętności w pierwszej lidze. Początek tego spotkania w 6 minucie strzał Jamroza, jednak broni bramkarz poznańskiego Lecha Michał Kokoszanek. Lech dziś bez Augustyniaka, Twardy Grosza, Drajera i Maćkiewicza. To już 9 minuta, wymiana piłki Palucha z Górskim i doskonałej sytuacji strzeleckiej nie wykorzystał Krzysztof Bizacki. W drużynie niebieskich brakuje dziś Molka i Kwiecińskiego. Jeszcze raz sytuacja z 9 minuty. Krzysztof Bizacki tuż przed bramkarzem, jednak piłka poszybowała obok słupka bramki Lecha Poznań. 13 minuta spotkania, wybija piłkę Kokoszanek, dochodzi jeszcze Górski, ale wspaniałą interwencją popisuje się golkiper z Poznania. 22 minuta, Bizacki do Surmy. Surma poradził sobie z obrońcami Lecha Poznań. Strzał Włodarczyka po podaniu Górskiego i jest 1-0 dla zespołu z Chorzowa. Była 22 minuta tego spotkania, a to 7 bramka Włodarczyka w tym sezonie. Co warto jeszcze nadmienić, Piotr Włodarczyk dziś rozgrywał 90. spotkanie w pierwszej lidze. Lech ostatni raz wygrał na stadionie przy ulicy Cichej w Chorzowie 18 listopada 89 roku. Padł wtedy wynik 2-1 na korzyść poznańskiego Lecha, a więc Kolejorze czekają już 11 lat na sukces w Chorzowie. Póki co przegrywają 0-1, mecz zacięty, nawet czasami leje się krew. Przed chwilą potężny strzał Piotra Kasperskiego, ale wspaniałą paradą popisał się Jakub Wierzchowski, który notabene dziś obchodzi swoje 23. urodziny. Końcówka pierwszej części tego spotkania, strzelał Paluch, ale piłka poszybowała wysoko ponad poprzeczką bramki Lecha Poznań. Ruch w pierwszej części meczu dużo lepszy, dużo bardziej aktywny, natomiast akcje Lecha kończą się na 16. metrze. Przed chwilą strzał Mariusza Śrutwy i koniec pierwszej części tego spotkania. Ruch prowadzi 1-0 i druga część meczu, 49. minuta. Paluch do Włodarczyka, Włodarczyk wchodzi w pole karne, potężny strzał, ale piłka trafia w boczną siatkę bramki Michała Kokoszanka. I jeszcze raz mocny strzał prawą nogą Piotra Włodarczyka. W Chorzowie wciąż 1-0. 60. minuta. Rosłoń do Kasperskiego. Kasperski centruje w pole karne. Był Marek Szemoński, ale piłkę chwycił Jakub Wierzchowski. Marek Szemoński pojawił się na pierwszoligowym boisku po długiej przerwie. Ostatni raz grał w pierwszej lidze w listopadzie 98 roku. Wtedy doznał kontuzji, która wymagała operacji kolana. Dziś trener Franiak pozwolił mu pokazać swoje umiejętności po dobrych występach w drużynie rezerw Lecha Poznań. 82. minuta.
Górski poradził sobie z Szerfenem. Centruje w pole karne. Był tutaj Włodarczyk. Potężne uderzenie. Puszcza piłkę Kokoszanek, po czym chwyta po zagraniu Urbaniaka. Błąd sędziego, a wszystko notuje Eugeniusz Kolator, który jest obserwatorem dzisiejszego spotkania. 84. minuta. Śrutwa w tempo do Piotra Włodarczyka i ten pokonuje po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu bramkarza Lecha Poznań. Jest 2-0 dla Ruchu Chorzów, a to 22. bramka Piotra Włodarczyka w pierwszoligowych występach. Zrezygnowany trener Franiak jednak jutro już odda funkcję Wojciechowi Wąsikiewiczowi. 86. minuta. Paluch sfaulowany przez Rosłonia i sędzia główny Tomasz Wolak pokazuje drugą żółtą kartkę piłkarzowi Lecha Poznań, a w konsekwencji czerwoną. Koniec spotkania. Ruch pokonuje Lecha Poznań 2-0. No, mieliśmy trzy kolejki ostatnio takie niefortunne, bo remisowaliśmy w tych meczach ostatnio pechowo, można powiedzieć, bo nie, wydaje mi się, że byliśmy równoważoną drużyną, myślę, że troszeczkę lepsi od Polonii. No dzisiaj ten mecz, chociaż ciężko nam było o te trzy punkty, ale udało się wygrać. Myślę, że to już przełamaliśmy i teraz będziemy zdobywać kolejne punkty. Wielka radość niebieskich, natomiast nad Lechem zbierają się czarne chmury. Poznaniacy w tym roku na wyjeździe jeszcze nie wygrali.